Dzień dobry, cześć i czołem. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj realizacja takiego niezbyt skomplikowanego, a jednak trochę roboty wymagającego projektu. Będzie to taka szafka przejezdna, na której finalnie stanie klatka. Na końcu możecie zobaczyć, z jakimi to zwierzami ta klatka będzie finalnie. Jeszcze zapraszam was do subskrypcji mojego kanału. Wiecie, każda kolejna subskrypcja zwiększa zasięgi, wasz komentarz również, czy polubienie. No więc tak, zacząłem od powiercenia sobie półek. Widzieliście, że na krótkich listwach do pozycjonera ustawiłem sobie 57 mm, bo akurat w tym wypadku otwory pod półki i z przodu, i z tyłu były na 57 mm. Wykonałem również otwory pod prowadniki krzyżowe, używając do tego listwy uniwersalnej Bluma. A teraz już zastanawiam się, jak powiercić otwory pod wieńce i na dole, i u góry. Tutaj jest podwieniec dolny, on się będzie na zero schodził właśnie z bokiem szafki. No, teraz jeszcze podwójna ósemeczka, gdyż azalisz góra będzie miała taką listwę przednią i tam, ponieważ jest ona dość wąska, zdecydowałem się, że po prostu ją wkleję i użyję do tego dwóch kołków. Tutaj widzicie, używam kawałek odpadu do tego, żeby się spozycjonować od krawędzi o 18 mm. Tutaj jeszcze otwory środkowe do podziału potrzebujemy wykonać. Widzieliście, narysowałem linię. Kreska z pozycjonera w środku. Tu jest do linii i otwory. Wydawać by się mogło, że ta opcja jest taka dość zawodna, ale przyznam szczerze, że używając miary pierwszej klasy dokładności, no nie zdarzyło mi się jeszcze jakoś tam specjalnie wywalić, aczkolwiek trzeba być uważnym, żeby się nie machnąć w samych obliczeniach. No i teraz już widzicie właśnie w samej tej wąskiej listwie, która będzie stanowiła ograniczenie z przodu, też dwa kołeczki w sztorcu i tutaj wspomagam się również kawałkiem takim 18 mm odpadu. No i teraz już wiercimy w sztorcach. I już można zabierać się powoli za składanie. Tutaj do boków montuję prowadniki krzyżowe i wkładam kołki. Tak, kołki wkładam w boki. Otwory staram się wiercić tak, żeby kołki nie powodowały pękania laminatu z drugiej strony. Raz mi się to zdarzyło, ale po prostu wierciłem za głębokie otwory. A ponieważ zależy mi na tym, żeby kołek trzymał się w boku odpowiednią głębokość, dlatego wbijam go w bok, bo wtedy mam pewność, że on nie siedzi w całości w krawędzi płyty, tylko że trzyma się odpowiednio w boku. Teraz widzicie już ten górny wieniec i jeden boczek jest związany. I teraz ten środkowy podział wraz z dolnym wieńcem. Ponieważ będzie to stało w moim domu, nie chciało mi się za bardzo już bawić z mimośrodami, po prostu pojechałem krętami, samowiertami. Na koniec założę zaślepki i będzie git, nie? Teraz jeszcze plecki i górny i drugi bok, tak
Nie górny, górny, on jest tutaj, a ten. Tutaj jeszcze musiałem się posłużyć ulubionym narzędziem hejterów, czyli ściskiem stolarskim. Nawet że zalisz, ten środek mi troszkę z racji wygięcia płyty po prostu podjechał do góry, więc musiałem go tam dopchnąć. A tutaj już gwóźdź programu, czyli ponieważ jak na wstępie wspomniałem, będzie to szafka przejezdna. Używam pozycjonera do tego, żeby powiercić sobie otwory pod mufy dwugwintowe. No i tutaj zrobiłem sobie punkt takim dziurki i żądłem po prostu się w te wybite otwory pozycjonuję. Teraz jeszcze mały frezik pod mufy dwugwintowe, pod kołnierz. Szybkie wyczyszczenie otworów. No i mufy dwugwintowe. O, to są króciutkie, takie 13 mm mufy dwugwintowe. Tutaj taka mała uwaga, wkręcanie w sztorc. Ponieważ ta płyta była oklejona, to ta okleina mimo wszystko trochę trzyma, więc nie ma problemu z rozrywaniem, ale normalnie jak wkręcacie mufy dwugwintowe w sztorc płyty, to dobrze jest złapać ściskiem, żeby ta płyta niestety się nie rozjechała. No i teraz już na śrubeczki. I hop, siup. Finalnie szafka zyskała takie ładne drzwi z uchwytami, a na szafce powstanęła klatka z takimi obywatelami. Z racji tego, że szafka jeździ na kółkach, to czasami w zależności gdzie stanie, to drzwi się trochę przekoszą w jedną, trochę w drugą stronę, więc już stwierdziłem, że po wstępnej regulacji już dalej się tam bawić nie ma co. Mimo pełnych pleców szafka dalej zmienia swoją geometrię. I hamulec. Pa, pa, dzięki za dzisiaj. Cześć. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack.